Rafał Ziemkiewicz w Toruniu. Zapraszamy na materiał, który przedstawia spotkanie pana Ziemkiewicza ze studentami, mieszkańcami Torunia, które odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pan Rafał Ziemkiewicz podróżuje po całej Polsce i promuje, debatuje nad swoją książką Jakie piękne samobójstwo. Zatem zapraszamy. Witam Państwa serdecznie, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Potężne siły się starały, żeby dzisiaj nic nie było z tego spotkania, ale udało się zwycięsko stawić czoła. Proszę Państwa, ja tę książkę pisałem dość długo. Ona się, myślę, się narodziła właściwie 10 lat temu, że taką książkę trzeba by napisać. Ona potem bardzo długo ewoluowała, przeróżne miała fazy i przeróżnie wyglądał pomysł na nią. Ostatecznie no mniej więcej 4 lata zajęło pisanie tego, co napisałem, a nie dlatego tak długo trwało, żeby książka była tak długa, tylko wręcz przeciwnie, żeby nie była jakąś 1000-stronicową kobyłą, no to musiałem bardzo poważnie dokonać selekcji materiału i nie pisać, tak powiem, wszystkiego, co wiem, tylko to, co układa się w pewną opowieść. Dlaczego? Jeśli tak pan pyta, co chciałem osiągnąć, to powiem tak, że Polska ma taką historię, z którą się ciągle musimy borykać. Właściwie w tej historii jest kilka takich zerwań ciągłości. Tak naprawdę, jak piszę w swojej książce, to są 3 historie, luźno ze sobą związane. Pierwsze zerwanie to jest moment rozbiorów. Od tego momentu się polskość kształtuje zupełnie inaczej, na nowo, oczywiście w oparciu o wzorce, które wiek XVIII pozostawił. Drugie zerwanie to jest właśnie II wojna światowa, cała ta masakra, która w niej nastąpiła, później przeturlanie Polski o wiele kilometrów na zachód, utrata ziem wschodnich, wielka migracja ludności, przede wszystkim utrata elit. I to są warunki startowe dla powstania PRL-u, a PRL jako państwo typowe kolonialne, okupowane, no, było gdzieś tam miejscem dopiero, w którym się polskość nie do końca mogła kształtować, zaczęła się tak naprawdę kształtować teraz. I po pierwszym tym zerwaniu, no też wiele lat zajęło Polakom dojście do ładu z własną historią, dlaczego Rzeczpospolita Polska, która była potężnym krajem, upadła. Rzeczpospolita Obojga Narodów właściwie przyjęło się mówić. Najpierw przyszli ludzie na czele z Adamem Mickiewiczem, którzy wyjaśnili rodakom, że upadła bez żadnej własnej winy, wręcz przeciwnie, dlatego, że była taka za dobra. Jak to pisze Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego, była to oaza wolności i tyrani ościenni nie mogli wytrzymać, że istnieje takie państwo z wolności, zmówili się, żeby je zamordować. No tutaj jedzie Mickiewicz dokładnie wpisywaniem Polski w rolę Chrystusa. I tak jak w Ewangelii męka Chrystusowa, tak rozbiory są przedstawione jako właśnie spisek zbrodniarzy, ale zbrodniarze nie wiedzą o tym, że tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i Polska dzięki temu zmartwychwstanie po tym męczeństwie jako ojczyzna wolności, która cały świat obejmie, no bo tutaj Mickiewicz łączył nasze narodowo-wyzwoleńcze ciągoty z właściwym swoim czasem, marzeniem o rewolucji socjalnej, o przewróceniu świata do góry nogami, likwidacji tyranii, prawda, wszelkiej i tak dalej. To właśnie Polska miała zrobić. Później pojawiła się pewna grupa sceptyków, no najbardziej znamy krakowską szkołę historyczną, która zaczęła analizować fakty i pokazywać, że to jednak nie do końca było tak, że tyrani tyranami, nikt ich nie usprawiedliwia, jakkolwiek robienie rozbiorów było w ówczesnej polityce światowej normą. Nikt tego nie uważał za niemoralne. W 1757 roku bodajże stanął traktat wersalski, pierwszy można powiedzieć traktat wersalski, w którym postanowiono rozbiór Prus. I dokładnie wszyscy uczestnicy tego paktu się podzielili, kto bierze jaką część państwa pruskiego. Był tylko jeden problem. Prusacy się zamiast lamentować, śpiewać Te Deum, prawda, i płakać po kościołach
wzięli broń do ręki i po kilku latach bitew jednak wyperswadowali członkom tego sprzysiężenia, że nie opłaca się niczego Prusakom zabierać. I w ten sposób zyskali obywatelstwo w Europie. Oczywiście mieli też szczęście, że w międzyczasie umarł car rosyjski, który najbardziej parł do rozbioru Prus, ale potem oni byli inicjatorami rozbioru państwa polskiego i ten rozbiór już się powiódł lepiej. No a więc w Kremerze krakowska szkoła historyczna i pewni tacy sceptycy w polskiej historii zaczęli wyjaśniać, że draństwo drani to jest jedna sprawa, ale gdyby dawna Rzeczpospolita nie była krajem pogrążonym w anarchii, gdyby nie przegniły jej struktury ustrojowe, gdyby nie była krajem niemożności w reformowaniu, w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych, które w państwie powstawały, no to rozbiór nie byłby możliwy. I to się właściwie powtarza. No, teraz mamy też coś w rodzaju sporu na temat tego, czy Polska z II wojny światowej mogła wyjść, czy musiała w niej ulec zagładzie, bo de facto to, co ją spotkało, to była właśnie zagłada. A jeżeli nawet nie było możliwości przetrwania, to czy ta zagłada musiała mieć takie rozmiary, czy rzeczywiście musiało być tak, że licząc od setek do swojej ludności, żadne państwo w czasie II wojny światowej nie poniosło strat ludzkich tak wielkich jak Polska. Nawet te, które poniosły straty duże, są na drugim, trzecim miejscu, są daleko, daleko za nami. No i tu znowu jest szkoła taka, że nic się nie dało zrobić, bo Hitler był zbrodniarzem straszliwym, a Stalin też był zbrodniarzem straszliwym, a Ameryka i Anglia nas zdradziły. W związku z czym jedyne, co mogliśmy, to honor ocalić i to żeśmy zrobili i w ogóle postępowaliśmy słusznie. Czy ten honor wymagał rzeczywiście aż tak straszliwych poświęceń? Takiej dyskusji się nie prowadziło. Ja należę do tych, którzy uważają, że nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być inaczej. Nigdy nie można powiedzieć, że tak jak się zdarzyło, to po prostu się zdarzyć musiało, ponieważ w ten sposób odbieramy w ogóle sens jakiemukolwiek swojemu działaniu. Zaczynamy przyjmować, że no jesteśmy jakimś korkiem na fali, który po prostu jak płynie, tak płynie. Dlatego w tej książce biorę pod lupę taki kawałek historii od powstania styczniowego do II wojny światowej, żeby pokazać Polskę zwycięską i żeby pokazać polską klęskę. To nie jest, jak twierdzą recenzenci, czy raczej tacy hejterzy prasowi, którym się nie chciało zajrzeć poza okładkę i poza tytuł. To nie jest książka o tym, że trzeba było w 1939 roku być w sojuszu z Hitlerem. Szczerze mówiąc, w ogóle się taka teza u mnie nie pojawia. To jest książka o tym, że wielka klęska, jaką było powstanie styczniowosków, i dzięki temu odnieśliśmy ogromny sukces w roku 1918 i 1920. To, że Polska odzyskała niepodległość, to jeszcze można powiedzieć, że w jakimś stopniu było dziełem koniunktury międzynarodowej. No bo waliły się cesarstwa, prawda, rozpadały się państwa zaborcze, ale było wiele krajów, które odzyskały niepodległość na rok, dwa i natychmiast tę niepodległość wtedy utraciły, a myśmy ją zdołali obronić. I to zdołaliśmy ją obronić przed wrogiem bardzo potężnym. Armia bolszewicka idąca na Warszawę, bo liczyła około 4 milionów żołnierzy. Poza tym nastroje rewolucyjne były w całej Europie i ta armia sowiecka, czy wtedy jeszcze nie istniało pojęcie sowieckie, ale ta armia idąca ze wschodu liczyła bardzo też na wybuch rewolucji socjalnej w Polsce. To, że ta rewolucja nie wybuchła, to, że Polska była w stanie dosłownie z niczego, z kilkunastu tysięcy w roku 1918 do roku 20 zmobilizować i wyposażyć armię ponadmilionową w pierwszej linii, która stoczyła bitwę pod Warszawą i nad Niemnem. To, że zdołano bardzo szybko ujednolicić trzy zabory. To, że znalazł się polityk, który w Wersalu potrafił bez przygotowania w pięciogodzinnym przemówieniu udowodnić, wyjaśnić możnym tego świata, dlaczego Polska powinna powstać, dlaczego ma prawo do niepodległości.
I że to był polityk, który potrafił ze światem rozmawiać w języku światowej polityki, to znaczy nie opowiadać im wzruszających historyjek o tym, że my tutaj walczymy, że dzielnie, że cierpieliśmy, że krew wylewaliśmy, więc nam się należy. Roman Dmowski, bo oczywiście o nim mówię, po prostu potrafił przez 5 godzin argumentami politycznymi udowadniać prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Francji, kanclerzom rozmaitym, premierom i innym szefom wielkich mocarstw albo mniejszych mocarstw, że nie będzie pokoju w Europie, jeżeli Polska nie odzyska niepodległości, dopóki nie będzie miała sprawiedliwych granic. Nie wzruszał, mówił prawda, właściwym językiem. Zresztą właściwie mówił w 2 językach, bo tradycyjnie nierzeczliwi Polsce Anglik, który miał tłumaczyć jego słowa na angielski, od razu w pierwszym zdaniu przekręcił. Taka anegdota, że Dmowski zaczął od stwierdzenia, że moja ojczyzna leży w tej części świata, w której leżą największe zagrożenia dla pokoju. Natomiast Anglik przetłumaczył, że mój kraj, z którego pochodzę, jest największym zagrożeniem dla światowego pokoju. Wtedy Roman Dmowski poprosił go uprzejmie, żeby sobie usiadł i od tego momentu przemawiał w 2 językach, sam się tłumacząc, po francusku, po angielsku. No ale że on tam był, ale był też i w Warszawie człowiek, który niewątpliwie miał ogromną charyzmę i potrafił natchnąć zwłaszcza do działalności zbrojnej i do walki. Liczne formacje sklecić tego, zrobić z tego prawdziwe wojsko, ale i to, że byli politycy mniej znani dzisiaj, pokroju Moraczewskiego czy Daszyńskiego, był Paderewski, Korfanty, Witos, no cała ogromna paleta znakomitych polityków, fantastyczna organizacja, naprawdę coś, z czego powinniśmy być bardzo dumni w naszych dziejach. Kompletnie o tym dzisiaj nie pamiętamy, ponieważ nie pasuje to do naszego myślenia o przeszłości jako o martyrologii. Wyciągnęliśmy właściwe wnioski z przegranej i dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo. Ale potem, i to jest jakby dalsza część tej książki, wyciągnęliśmy zupełnie błędne wnioski ze zwycięstwa. Nie zrozumieliśmy, na czym ono polegało i to spowodowało, że w II wojnie zachowaliśmy się po prostu jak banda naiwnych szaleńców, którzy wtedy, kiedy trzeba było zachować się spokojnie, to podskakiwali, a wtedy, kiedy trzeba było podskakiwać, to już nie mogli, bo już nie mieli siły, bo wszystkie siły zużyli wcześniej. No i analiza nie tyle samej polityki i błędów polityki Becka, bo ta polityka już była wielokrotnie analizowana i tutaj się właściwie nie ma o co spierać. No, fakty są oczywiste, spierać się można jako jedno. No, jestem tutaj dzięki Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczpospolitej po kilku debatach z historykami, w tym również ze specjalistami od polityki Becka, i właściwie spór jest tylko taki, czy była alternatywa dla tej polityki. Bo to, że ona była zła, to nie ma co dyskutować, żadnego z faktów, które w książce opisuje, nie można podważyć. Ale bardziej mnie interesuje, dlaczego Polska wtedy nie była w stanie prowadzić dobrej polityki, czego zabrakło. I dlaczego taka działalność jest moim zdaniem potrzebna, dlaczego trzeba pisać o tym, że to nie ma co wszystkiego składać na okoliczności zewnętrzne i powiedzieć, no tak, w 20 roku żeśmy wygrali, no bo były dobre koniunktury międzynarodowe, a w 39, no były złe koniunktury międzynarodowe, nic się nie dało zrobić. Z tego wychodzi, że w ogóle nie jesteśmy do niczego potrzebni, żadna polityka polska nie ma prawa istnienia, trzeba tylko czekać na koniunktury międzynarodowe. I niestety wielu współczesnych polityków taką lekcję z tej mitologii, która nas obowiązuje, wyciąga i tak się rzeczywiście zachowuje. Więc w moim przekonaniu trzeba o tym pisać nie po to, żeby wyciągać Becka czy Bora Komorowskiego czy Sikorskiego z grobu i go osądzać, w takim sensie ludzkim, bo im tam dynda, co my o nich myślimy. Natomiast po to jest to potrzebne, żeby zrozumieć, co było błędem, no bo jak się nie rozumie błędów, które się kiedyś popełniło, to się je popełnia ponownie. Jak się nie dość, że ich nie rozumie, to jeszcze się ten błąd uwznośla, dodaje się mu ideologię, robi się z tego coś, z czego powinny się następne pokolenia szczycić. I to, co na przykład mówię o wydarzenia, które doprowadziły do kampanii wrześniowej, to, co było po prostu pasmem błędów, mylnego oceniania faktów, mylenia własnych życzeń z rzeczywistością, chowania pod sukno danych twardych, które wywiad przynosił, no i w ogóle takim
polityką jakoś to będzie opartą na optymizmie i na przekonaniu, że nikt nam przecież nic nie zrobi, no bo przecież nie, bo to jest niemożliwe, żeby było źle. Później z tego się robi mitologię i robi się z tego właśnie coś wzniosłego, że Polska pierwsza stawiła czoła, że ocaliła honor, że pokazała światu, jak należy walczyć i tak dalej. No to prowadzi do tego, że i dzisiaj poruszamy się jak dzieci we mgle w światowej polityce. Po to ta książka została napisana. Nie wiem, czy spełni swoją rolę. Próbowałem nią zainteresować polityków, oni są bardziej zainteresowani własnymi siedzeniami, powiedzmy, niż czymkolwiek innym, ale jednak wielu czytelników zainteresowało. Być może są wśród nich przyszli prezydenci, przyszli ministrowie, zobaczymy. No właśnie, tutaj pan wspomniał o mitologii tej panującej w naszym kraju. No właśnie, chciałem się spytać, używa pan często, tak samo w książce, jak i w powszechnych wypowiedziach, stwierdzenia, że żyjemy w mitach, które są nam niepotrzebne, czy nawet idąc jeszcze dalej, są dla nas szkodliwe wręcz. No i właśnie takie pytanie, czy te mity, nawet jeśli przesadzone, nie są jednak przydatne w kreowaniu postaw patriotycznych w społeczeństwie, bo to też nie ukrywajmy, takie wydarzenia jak powstanie warszawskie czy powstanie styczniowe kreowało tych bohaterów, którzy dzisiaj są takimi bohaterami chyba dość pozytywnymi. No, nasza historia jest pełna bohaterów, tylko coś, co nazywamy polityką historyczną, polega na tym, że miejsce w pamięci jest ograniczone i tak się nie da pamiętać o wszystkich i trzeba pamiętać o przede wszystkim tych elementach własnej historii, które czegoś uczą. Więc błąd polega na tym, że nie pamiętamy o tych elementach naszej historii, które uczą wygrywania. Tylko chcemy pamiętać przede wszystkim o tym, jak nas lano, jak żeśmy dostawali łupnia, jak żeśmy byli maltretowani, mordowani, niszczeni, męczeni. O tym oczywiście też należy pamiętać, ale jednak przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, co prowadzi do sukcesu i co prowadzi do zwycięstwa, prawdziwego zwycięstwa, a nie moralnego tak zwanego, bo moralne zwycięstwo jest to pewien konstrukt z poprzedniej epoki. Goethe miał takie zdanie, gdzieś powiedział, że każde pokolenie musi historię swojego narodu napisać od nowa. Ja uważam, że pokolenie dziś żyjących Polaków musi przede wszystkim dlatego napisać historię polskiego narodu od nowa, że ta historia, ten mit historyczny, który w tej chwili funkcjonuje, jest mitem z innych czasów. Jest mitem z czasów niewoli. Jest mitem z czasów, kiedy trzeba było przede wszystkim kształtować postawę, którą starożytni nazywali contra spem spero, czyli postawę tego, żeby trwać w pewnych zachowaniach, mimo że one nie dają nadziei, bo może kiedyś ta nadzieja się pojawi. Czy ta nadzieja się pojawiła, została zrealizowana. Mamy własne państwo, więc powinniśmy teraz sobie historię własną opowiedzieć tak, jak ona wyglądała naprawdę, a nie tak, jak żeśmy ją sobie zmitologizowali na okoliczność czasów bycia w niewoli. Tak, żeby pokazać, żeby z tej historii wyciągać wnioski nie tylko, że należy być patriotą, ale to, że należy być patriotą w sposób mądry, to znaczy w taki sposób, który przynosi pożytek krajowi, a nie taki, który przynosi wielkie boom. I potem jest czym świata uwagę zwrócić na siebie. No bo były takie czasy, kiedy rzeczywiście już nic innego nie mogliśmy, tylko staraliśmy się na siebie zwrócić uwagę świata. Teraz nie chodzi o to, żeby na siebie zwracać uwagę świata i nie chodzi o to, żeby trwać w postawach niezłomnych, nawet jeżeli nie widać żadnego sensu w tym z pozoru i w każdym razie nie widać takiego sensu w bliskiej perspektywie. Tylko potrzebujemy cnót zupełnie innych. I nasza historia naprawdę dostarcza wielu dowodów, wielu przykładów patriotyzmu mądrego i rzeczywiście uważam za pewien nawyk z dawniejszych czasów uparte usuwanie z pamięci bardzo wielu elementów pozytywnych polskiej historii, a stałe podkreślanie tego, co niewątpliwie było bohaterskie, ale nie prowadziło do zwycięstwa, bo zwycięstwo w polskiej historii, tak jak
w 1918-20 roku. Pojawiało się wtedy, kiedy żarliwy patriotyzm i bohaterstwo i chęć poświęcenia spotykały się jeszcze z mądrością polityczną, spotykały się ze sprawnością organizacyjną, spotykały się z pracą, przygotowaniem wykonanym przez pokolenia poprzednie. I wtedy dopiero te elementy złożone razem do czegoś nas prowadziły. Natomiast kiedyśmy się wykazywali samą żarliwością i niczym poza tym, a zabrakło przemyślenia sprawy i zabrakło rozumu, no to się to kończyło dla Polski źle. I kształtować postawy patriotyczne w moim przekonaniu trzeba w taki sposób, żeby te postawy patriotyczne były rzeczywiście wzorem służenia wspólnemu dobru, a nie czymś oderwanym od rzeczywistości, jakąś romantyczną poezją, wykonywaniem gestów, które mają wartość same w siebie, same dla siebie. Stąd taka, a nie inna formuła tej książki, która jest też pokazaniem, czym jest polityka międzynarodowa. Jeżeli państwo chce liczyć się, no to jest właściwie tak, wszyscy grają według jakichś zasad, a my mamy swoje własne zasady, które uważamy, że są piękne, wspaniałe, bo są wywiedzione z naszej romantycznej poezji. No i są dwa teoretyczne warianty. Albo cały świat uzna, że się nie zna na polityce i zacznie się kierować naszymi zasadami, a nie tym, czym się dotąd kieruje. Albo jednak my uznamy, że jak wpadliśmy między wrony, znaczy wróciliśmy do rodziny państw funkcjonujących, niezależnych, suwerennych w jakimś tam stopniu, to musimy stosować się do tych zasad, które w polityce międzynarodowej funkcjonują. Ja się o tym kompletnie nie myśli. No, kompletnie gdzieś tam istnieją jakieś takie proste, prymitywne schematy. Jak mówię to, co teraz państwu mówiłem o tym, że patriotyzm powinien być poprzedzony jakimś myśleniem, to właściwie się okazuje, że w odpowiedziach wtedy słyszę, że właściwie schemat jest taki, że jak nie walka zbrojna, to jakaś praca organiczna. Otóż nie, bo poza pracą organiczną jest jeszcze coś, o czym dużo piszę w tej książce, co wykonano właśnie w wieku XIX i co było źródłem wielkiego sukcesu, co było walką cywilną. Niekoniecznie pracą organiczną rozumianą wyłącznie jako praca nad, nie wiem, meliorowaniem kraju, czy a la doktor Judym, szerzeniem higieny, oświaty społecznej, żeby chłopstwo lepiej żyło i przestawało być analfabetami. To zupełnie o co innego chodziło. Chodzi o aktywną postawę. Nie ukrywam oczywiście swojej fascynacji ideami Romana Dmowskiego, już jedno z osi krytyk postawy takiego wariackiego, powstańczego insurekcjonizmu, który Dmowski krytykował. Była też taka myśl, że ten kult powstań w gruncie rzeczy prowadzi Polaków do jakiejś takiej apatii narodowej, ponieważ on uczy czegoś takiego, że patriotyzm się realizuje od wielkiego święta. Jak nagle będzie, że przyszedł czas, prawda, to trzeba stanąć do boju i zginąć bohatersko. A póki czas nie przyjdzie, no to w tym czasie się leży brzuchem do góry albo się o niczym nie myśli. A tymczasem, jak słusznie Dmowski mówił, jeżeli chce się własne państwo budować, jeżeli chce się, żeby to państwo się liczyło, to nad tym trzeba pracować cały czas, bez ustanku. Nie kosztem życia i nie kosztem poświęcania wszystkiego, tylko po prostu musi to się stać elementem życia codziennego, a nie czekaniem na jakiś wielki wysiłek. No, chyba każdy zauważa, że właśnie mamy jako naród wyuczoną taką skłonność do bycia wielkimi patriotami od święta, jak się taki moment zdarzy, uniesienia, żeby tam wszyscy wyszli, nie wiem, na ulicę, zapalili znicze albo coś takiego zrobili, żeby się tak poczuli, że są razem, że są Polakami, bo papież umarł albo coś takiego, no i tak się poczują, a potem zdmuchną te znicze, wrócą do domu i przez następnych 10 lat będą znowu, będzie to wszystko gniło, prawda, bo nikt się nie ma ochoty tym zajmować na co dzień, więc to są, no można by dużo mówić o takich właśnie przyczynach, dla których przegrywamy i pokazywać, że życie w tym micie, w jakim żyjemy, ma z tym związek, że te postawy, które są postawami takimi w sumie nam ciążącymi, wynikają z tego, że tak, a nie inaczej ustawiliśmy sobie hierarchię wartości, tak, a nie inaczej ustawiliśmy sobie opowieść o swojej historii.
Ważną częścią tej opowieści jest właśnie II wojna światowa i to samobójstwo, które żeśmy wtedy popełnili i o którym sobie dzisiaj uparcie mówimy, że ono było bardzo piękne. Ja nie piszę o tym, co by było gdyby, ale trzeba zaznaczyć, jaki był wachlarz alternatyw. No, jeżeli się podejmowało pewne rzeczy, to trzeba było konsekwentnie się przygotowywać na taki, a nie inny rozwój wypadków. Żeby nie streszczać książki, bo jednak liczę na to, że jeżeli na sali jest ktoś, kto jej jeszcze nie czytał, to po tym spotkaniu natychmiast popędzi do sklepu, ją kupi i przeczyta. A jak nie przeczyta, to trudno, ale kupić trzeba koniecznie. Więc żeby nie streszczać za bardzo, no przykładem jest najbardziej krzyczącym, prawda, ta sekwencja zdarzeń roku 1938 i 1939. Jest tak, państwa zachodnie pompują Hitlera, wierzą w to, że wzrost jego jest dobry, bo Niemcy muszą wrócić do sił, to jest polityka angielska. Muszą Niemcy być równoprawnym elementem równowagi sił w Europie, w związku z czym Niemcy muszą być silniejsze, a jak nie ma obawy, że będą za silne, bo jak się Hitlera ułagodzi rozmaitymi, prawda, ustępstwami i on się zatrzyma na tym, co głosi, to znaczy na tym, że zbiera ziemie niemieckie. Tutaj też trzeba przyznać, że skuteczność Hitlera wynikała z przejęcia hasła, które było hasłem Wilsona i które było zasadą traktatu wersalskiego, czyli że jaki naród mieszka na danej ziemi, to ma prawo się samostanowić, prawda? Więc on mówi, to dlaczego jak Sudety są zamieszkały przez Niemców, dlaczego Sudety nie są niemieckie, dlaczego Austria nie jest niemiecka, no i tu dostawał zgodę od świata. Francuzi tej polityce życzliwego spoglądania na odbudowę siły Niemiec sekundują głównie z tchórzostwa tak naprawdę i ze słabości, bo są słabi i nie chcą się do tego przyznać. No i Polska dwukrotnie proponuje wojnę prewencyjną, czyli jeżeli Zachód się na to zgodzi, to jesteśmy gotowi wyjść zbrojnie, co w tamtym czasie było raczej żandarmeryjnym, byłoby raczej żandarmeryjną operacją niż taką naprawdę wojną. Zachód tego nie kupuje. No i teraz jest cały dylemat polskiej polityki, jak ona się może zachować. No, nie wchodząc w to, jak się zachowała, znaczy jak mogła i jak moim zdaniem powinna i jak należało tę sytuację analizować w świetle ówczesnej wiedzy, no to polityka polska była taka, żeby stwarzać pozory, że się przyjaźnimy z Niemcami, ale trzymać się od nich na dystans, no bo doktryną Becka była polityka równego dystansu od obu sąsiadów, oparta na przekonaniu, że jeżeli nie zbliżymy się do Niemiec, to Rosja nas nie będzie uważać za zagrożenie, więc nas nie zaatakuje. A jeżeli nie zbliżymy się do Sowietów, to Niemcy nas nie będą uważać za zagrożenie, więc nas nie zaatakują. Jest jakieś coś, czego nie rozumiem w tradycji, prawda, głębi myśli politycznej narodów, bo to była myśl polityczna XVIII-wieczna Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który w takim sławnym dialogu ogłosił taką tezę, że jeżeli Rzeczpospolita nie będzie miała wojska, to nikomu nie będzie zagrażać i wtedy jej nikt nie zaatakuje. No to jest ta sama głębia w sumie politycznego myślenia, która się przejawiła w tej polityce równego dystansu. Ale polityka równego dystansu musi się w pewnym momencie skończyć, a kończy się w momencie, kiedy Hitler wychodzi poza ten wyznaczony mu dotąd próg zbierania ziem niemieckich i zajmuje Czechosłowację. Całą. Gdzie już mieszkają Czesi, on ich bierze pod okupację i dla każdego, kto ma zielone pojęcie, o co w tym chodzi, to staje się natychmiast jasne, dlaczego Hitler zajął Czechosłowację. Bo chciał, co, zwiedzać Sekratczany. Zajął Czechosłowację, bo tam był największy przemysł zbrojeniowy w regionie. Bo to jest czwarty światowy eksporter broni w tamtym czasie. I armia czechosłowacka ma kilkaset czołgów znakomitych, bardzo dużo artylerii, cały sprzęt, którego Niemcy jeszcze nie mają. I w tym momencie całe analizy, prawda, które były robione, z których wynikało, że rok 42 jest momentem, kiedy ten wzrost Niemiec doprowadzi je do tego, że będą silne i wtedy mogą nastąpić jakieś przepychanki w Europie. W związku z czym wszystkie kraje się zbroiły na rok 42. My też mieliśmy plan modernizacji armii w tym horyzoncie czasowym. Ja się okazuje, że to jest nieprawda, bo Hitler jest już do wojny gotowy, dzięki temu sprzętowi, który zajumał w Czechosłowacji. A Francja jest w lesie, a Wielka Brytania jest jeszcze głębiej w lesie. Wielka Brytania nie ma systemów radarowych, nie ma tych myśliwców sławnych, które
w bitwie o Anglię tak się świetnie sprawdziły, dopiero je produkuje. RAF lata na dwupłatowych myśliwcach, z których Messerschmitty by zrobiły miazgę w minutę 8. W związku z czym powstaje pilna potrzeba znaleźć frajera, który weźmie tego Hitlera na siebie, odwrócić uderzenie, które Hitler szykuje na zachód, żeby ono padło na wschód. No i tutaj jest podpuszczenie Polaków, nie ustępujcie Hitlerowi. Dwa elementy, prawda, odrzucamy ultimatum niemieckie i straszymy Hitlera, że gdyby Hitler się odważył na Francję podnieść rękę, to Polska swoich zobowiązań sojuszniczych dotrzyma. To mówi w styczniu Ribbentropowi Beck i to jest wydanie na Polskę wyroku. Bo w tym momencie staje się jasne i oczywiste, że Niemcy na Polskę uderzą. No dobra, powiedzmy, że tak jak obrońcy Becka mówią, że to była najbardziej dalekosiężna polityka, bo gdybyśmy się z Niemcami zbliżyli, to by nas Niemcy zwasalizowali. To jest osobna dyskusja, no ale powiedzmy. No to w takim razie ultimatum niemieckie pojawia się w sierpniu 1938 roku. Ribbentrop Lipskiemu zgłasza to żądanie, że Niemcy chcą Gdańska, że Niemcy chcą korytarzy eksterytorialnych i to jest wszystko pikuś. Niemcy chcą, żeby Polska podpisała z nimi taki sam układ jak Włosi, czyli w układ ze wzajemnym zobowiązaniem konsultowania swojej polityki zagranicznej. Lipski odpowiada, że Polska się na to nie zgodzi. Ribbentrop w ciągu 24 godzin powtarza żądanie, co w języku dyplomacji oznacza po prostu musicie się na to zgodzić. Jesteśmy zdecydowani, zdeterminowani, żądamy tego, nie ustąpimy z tych żądań. To jest sierpień 1938 roku. Jeżeli chcemy walczyć z Hitlerem, znaczy jeżeli już wtedy padła decyzja, nie wiem, niektórzy badacze twierdzą, że właściwie w styczniu 1939 roku zapadła decyzja, że to ultimatum odrzucimy w każdej sytuacji bez względu na jakiekolwiek koszty czy jakiekolwiek skutki, no to jeżeli się taką politykę prowadzi, a powiedzmy sobie jest to polityka pokerowa, to już jest maksymalne ryzyko, bo ja o to mam do Becka największe pretensje, że on prowadził politykę po prostu jakby nie licząc się z co będzie, jeżeli to się nie uda. Grał bardzo ryzykownie, miał 20% szans powiedzmy, że trafi, ale nie liczył się z tym, co będzie, jeżeli nie trafi. No ale jeżeli taka jest decyzja, że będziemy walczyć z Hitlerem, no to jest jeszcze rok, żeby się do tej wojny przygotować. Polska się do tej wojny nie przygotowuje w żaden sposób. W najmniejszy sposób. Imperium gospodarcze, znaczy to księstwo gospodarcze Kwiatkowskiego działa tak, jakby było przed nami 40 lat pokoju. Armia też działa właściwie tak, jakby samo demonstrowanie siły, defilowanie wystarczyło. To tu się jakby to wszystko rozjeżdża, prawda? To jest kompletnie się to wszystko rozpada. No, i ja nie mówię, że jedną alternatywę, oczywiście ten punkt kluczowy gdzieś tam jest w tym, co należało zrobić po tym, kiedy Niemcy nam zdali takie ultimatum. Ale być może też punkt przełomowy mógł być wcześniej. Jeżeli ktoś by myślał dalekowzrocznie i widział, co się święci, i podjął decyzję, że my musimy walczyć z Niemcami, no to momentem, kiedy można było walczyć z Niemcami skutecznie, był rok 1938 i ultimatum w sprawie Sudetów. I wtedy Francja, która wcześniej odrzucała polskie pomysły wojny prewencyjnej, wtedy Francja nas namawia. Dobra, fajnie, wy macie rację, ten Hitler przegina, trzeba... Weźcie go na klatę, my was wspomożemy, moralnie oczywiście i sprzętowo. Poza tym, także były różne alternatywy. Można było inną politykę prowadzić w połowie lat 30. I to było chyba najlepsze wyjście. Tylko nie miał jej kto prowadzić, ponieważ wszyscy tutejsi szefowie byli zatrudnieni, całkowicie zaprzątnięci walką tych plemion politycznych w Polsce. Znaczy przede wszystkim sitwy w obozie sanacyjnym się między sobą wygryzały, bo tam przecież była walka, która się skończyła odsunięciem, wysiudaniem Walerego Sławka, mimo że to jego Piłsudski na swojego następcę wyznaczył, prawda, ani nikogo innego. No ale tam się pogryźli, więc przede wszystkim była to walka wewnętrzna w obozie piłsudczykowskim. No a po drugie była to walka obozu piłsudczykowskiego z endecją, z socjalistami, z ludowcami. Przecież w 1937 roku mamy strajki chłopskie, w których z samym tylko poznańskim ginie 40 parę osób. To jest właściwie autentyczna wojna chłopska, więc to wszystko się tutaj skupia wyłącznie na tym, jak się nawzajem ujaić, mówiąc ówczesnym językiem, a polityka zagraniczna jest wyłącznie postrzegana jako element
polityki wewnętrznej, czyli zdobycie argumentów dla własnego społeczeństwa. Jeżeli komuś się to kojarzy z dzisiejszym podejściem do polityki zagranicznej jako uzyskaniem odpowiedniej liczby poklepań po plecach i żeby się pochwalić, że się z nami liczą i jesteśmy bardzo ważni, my, ta nasza partia, bo to naszego klepali, sama Angela Merkel go klepała po plecach, nie mówiąc o innych, prawda, tych, to jest, ja oczywiście w książce unikam skojarzeń ze współczesnością, czy nie idę tym tropem, ale takie skojarzenia są całkowicie uzasadnione. Więc nie chodzi o, nie ma w tej książce jakiejś takiej właśnie prostej tezy typu w marcu 38 trzeba było zrobić to i to, bo to też nie było łatwe i jest pytanie, czy można było na przykład w tym sensie, czy można było zrobić to, co należało zrobić, czyli przyjąć ultimatum Hitlera, bo wtedy już nie było innego wyjścia po wcześniej popełnionych błędach. I to jest chyba jedyna rzecz, która jest może oryginalna moją myślą w tej książce, mianowicie to, że bardzo możliwe, iż wtedy na taką okoliczność Wielka Brytania i jej służby przygotowywały zamach w Polsce. Zamach, który miałby odsunąć od władzy obóz Zjednoczenia Narodowego i zainstalować przy władzy rząd, który by Niemcom wojnę wypowiedział, ponieważ tak bardzo tego Zachód potrzebował, a argument, no tutaj pada jeden argument, może wątły, bo ze wspomnień jednej osoby, natomiast pamiętajmy, że tak dokładnie zrobili Brytyjczycy w Jugosławii, gdzie Paweł Karadziordziewicz jako książę regent podpisał w marcu 1941 roku pakt o neutralności z Hitlerem i z inspiracji brytyjskiej odbył się przewrót wojskowy, który wepchnął Jugosławię do wojny, czego wtedy Anglia potrzebowała rozpaczliwie, oczywiście ze skutkiem dla Jugosławii bardzo podobnym jak dla Polski i oczywiście później została ta Jugosławia przez Brytyjczyków tak samo zdradzona i wydutkana, jak to się stało z Polakami, więc wydaje mi się, że taka teza, że w 1939 roku znowu też, jak mówiłem, pojawiła się też teza, że służby zachodnie kombinowały nad takim zamachem w Czechosłowacji, gdyby było to potrzebne, żeby Czechosłowacja jednak, gdyby inny wariant zagrano niż Monachium. No więc te... I miałem taki wniosek, że dużo pan się powołuje, znaczy nie powołuje się pan, ale dużo jest z tego, co jest Józefa i Stanisława Mackiewiczów. I książka, jeżeli dobrze zrozumiałem, jej główna teza jest taka, że nie trzeba być moralnym, trzeba być silnym. I musimy przestać być moralni, musimy zacząć być silni. To jest Józefa Mackiewicza, który ma bardzo podobny tok do pana myślenia. W Nie trzeba głośno mówić, na pewno pan będzie wiedział. Henryk w swoich rozmowach dochodzi do przeciwnego wniosku, tak? Właśnie stąd się bierze, że nie trzeba głośno mówić, ale jest całkowite odrzucenie tej myśli. Czy pan redaktor naprawdę namawia nas do tego, żebyśmy przestali być moralni, zaczęli być silni w polityce? Czy jest to tylko taki, no nie wiem, jakiś smutek i jakaś taka forma przekory? Kwestia, ja namawiam, żeby być realnym, żeby patrzeć realistycznie. Jeżeli ktoś mówi, że w polityce międzynarodowej istnieje moralność, to ja się pytam, gdzie ta moralność była w Teheranie. Czy my mamy przestać być moralni, dlatego że inni nie są? Wydaje mi się, że... Wie pan, to jest pytanie moralne, można być na różne sposoby, bo to jest pytanie, na które chyba już odpowiedziałem, mówiąc o tym, że jeżeli wszyscy grają według jakichś określonych reguł, a my wymyślamy zupełnie inne, no to albo my się dostosujemy do świata, albo świat do nas. Nie narzucam nikomu odpowiedzi na to pytanie, ale powiem państwu szczerze, że ja słabo wierzę w to, że cała polityka światowa się gwałtownie zmieni i dostosuje się do naszego myślenia, bo znowu Dmowskiego zacytuję, często lubię cytować, ja pisał, że w polityce nie ma pojęcia słuszności i braku słuszności. Jest tylko pojęcie siły i braku siły. Więc nie chodzi, kwestia może nie jest tyle o moralność, bo słowo moralność to nie wiadomo jakby definiować, o co konkretnie chodzi, tylko jest kwestia o to, że nasza spuścizna polityczna, i to widać na każdym kroku, skłania nas do myślenia nieustannie w kategoriach słuszności i braku słuszności. A jak się coś zdarzy, no na przykład Ukraina, prawda, Majdan rok temu już prawie,
wszyscy od razu poszli, bez względu na to z lewa, z prawa, z Gazety Wyborczej, TVN-u czy z pism prawicowych, wszystko było, czy ten Majdan, czy ci Ukraińcy mają słuszność, czy im się słusznie należy, czy żeby obalić tyrana. Oczywiście u nas wiadomo, jak ktoś się buntuje przeciwko tyranowi, no to z góry wiadomo, że ma słuszność. A jeżeli ma słuszność, to znaczy, że my go musimy poprzeć. No, proste jak w mordę dał, tak? Mają słuszność, to słuszność trzeba poprzeć. Nikt, naprawdę nikt nie zadał pytania, a co my z tego będziemy mieli? A gdzie jest w tym polski interes? Bo słuszność słusznością, ale powiedzmy, że Majdan ma słuszność, ale jaka Ukraina dla Polski jest lepsza? Czy ta Ukraina słuszna, czy może ta Ukraina niesłuszna? Co będzie Polska miała z tego, że zwycięży na Ukrainie rewolucja, a co by miała z tego, że nie zwycięży na Ukrainie rewolucja? Ja nie chcę przesądzać, co należało wtedy zrobić, prawda, i jakie, co byłoby lepsze, tylko w ogóle nikt nie zadał tego pytania. I w żadnej sprawie, typu wojna w Iraku na przykład, też znowu pytanie, czy to jest słuszne, żeby obalić Saddama Husajna, czy to jest niesłuszne? Ale to nas wprowadza, no to oczywiście to jest słuszne, w związku z czym myśmy tam swoich żołnierzy wysłali, nie wiadomo za co, w ogóle nie pytając, a co nas to obchodzi? Gdzie jest w tym, jaki to jest nasz zakichany interes, żeby brać udział w wojnie w Iraku, która jest prywatną wojną amerykańską, nie jest operacją natowską, więc my nie mamy żadnego obowiązku w nim uczestniczyć. No, ja na pytanie, czy moralność istnieje w polityce, odpowiadam w tej książce, że istnieje, ale w taki szczególny sposób, że ona istnieje po fakcie. To znaczy, jak już się ustali drogą konkretną, empiryczną, które bataliony są silniejsze, to ten, który wygrywa, potem zasadza moralistów, żeby oni udowodnili, że to wygrała słuszna sprawa. I oni udowadniają, że wygrała słuszna sprawa. I w tym sensie się podtrzymuje przekonanie w ludziach, że jednak postęp ludzkości idzie jakoś gdzieś w jakąś moralną stronę. Ale właśnie II wojna światowa, jak sobie opowiemy tę historię dokładnie, jest najlepszym dowodem, że to jest nieprawda. Mogę jeszcze? Bardzo proszę. Znaczy AK przegrało, można powiedzieć, a żyło potem powiedzmy w Chicago czy w Londynie z zadowoleniem i ze swoją legendą, że postępowali słusznie, podczas gdy Mackiewicz znowu w tej samej książce udowadnia, że nie, że po prostu oni postępowali głupio, a nie moralnie. I moralnie postępuje Henryk, który idzie do łupaszki, tak? Który się na to nie zgadza i idzie na, niby ginie w tym ataku na Wilno. No, ale wie pan, jest... Także AK jakby, no mówię, czy pan naprawdę redaktor w to wierzy? Proszę pana, że trzeba być, że wystarczy być silny i można potem pisać historię? Ja się nie kieruję, nie staram się kierować w takich sprawach wiarą. Ja panu piszę w książce, którą pan czytał, prawda, o tym, że cały francuski ruch oporu to można było zgromadzić na jednym placu albo w jednej kawiarni tak naprawdę. I jeżeli ktoś chce znać prawdę o ruchu oporu francuskim, to najprędzej ją znajdzie w serialu Allo, Allo, niż w czymkolwiek innym. A mimo to francuska résistance jest dzisiaj legendą. Jest mnóstwo filmów o résistance i w historii II wojny światowej Antonego Biewora jest cały bodajże rozdział wielki o résistance. A Polska, mimo że w tym kraju, jak to Robert Paxton cytowany przeze mnie ustalił, 40 tysięcy żołnierzy o średnim wieku 48 lat stanowiły całe niemieckie siły okupacyjne i to wystarczyło do utrzymania Francji w porządku. Oni się sami zajmowali wyłapywaniem Żydów, wysyłaniem ich do Auschwitz. Oni sami się zajmowali zwalczaniem partyzantki, rezystansji angielskich, wyłapywaniem angielskich szpiegów. Niemcy sobie tylko mogli chodzić i zdjęcia robić. I nic więcej się, i do kabaretów oczywiście zaglądać. Ale mimo to ten obraz jest dzisiaj zupełnie inny. Armia Krajowa miała 380 tysięcy konspiratorów i w tejże samej książce pana Biwora o Armii Krajowej jest wzmianka. I jeszcze powinniśmy się cieszyć w ogóle, że to nie jest wzmianka o tym, że Armia Krajowa to była jakaś antysemicka, kolaborancka organizacja, która pomagała Niemcom wyłapywać Żydów, bo i tak się, prawda, często zdarza. Więc gdzie tu jest moralność? Co wynika ze słuszności? Wie pan, moralność polega znaczy za moralność to się odbiera nagrodę w życiu pozagrobowym. Natomiast w polityce to nie jest waluta wymieniana. Dziękuję. To nie jest kwestia wiary, no, po prostu jest to kwestia obserwacji. Nie namawiam nikogo, żeby był prywatnie moralny, ale żeby był prywatnie niemoralny. Moralny też nie namawiam, to jest, znaczy lepiej być oczywiście, jeżeli ktoś chce znać moje zdanie. Natomiast
Natomiast po prostu w życiu narodów, w życiu państw nie ma tego kryterium. Ona przychodzi post factum, potem się zasadza właśnie propagandystów, którzy robią hollywoodzkie seriale i mówią... Ale prawdę o Francji pan zna. No, ale kto? Nie ma tej propagandy. No, ale kogo to... Ja wiem i pan wie. Dobrze, ale kogo to obchodzi? Słyszał pan, żeby napisano, żeby ktoś na Zachodzie oskarżał Francuzów o współudział w Holokauście? A przecież on jest oczywisty. I nikt nie mówi, że to państwo francuskie było państwem antysemickim. To jest jakby zupełnie inna historia. To, co tam nie było szmalcowników, tam państwo współdziałało. W Polsce oczywiście, że się trafiali szmalcownicy, ale byli przez sądy podziemne skazywani na śmierć i likwidowani przez żołnierzy podziemia. I kogo to obchodzi? To, co się dzisiaj o nas mówi, o nich jest wypadkową współczesnej polityki. No. Przykro mi, no, ale to rzeczywiście, jeśli ktoś chce moralne, jak to tam było, ten, taka jest piosenka, którą Gintrowski śpiewał o Machiavelli, że w polityce bowiem koncept prostaczy, że sprawa jest słuszna, niezbyt wiele znaczy. I tam puenta jest taka, że gdybyście się słuchać moralnych praw chcieli, żegnajcie się z życiem, panie Machiavelli. No, niestety tak to właśnie w polityce światowej wygląda. I wspomniał pan o tym, że były takie dyskusje, czy to było warto postępować tak jak w latach 30., czy nie było warto i jaka jest konkluzja, powiedzmy, historyków. Oni się zgadzali z tym, że polityka Becka była błędna, ale czy dochodzą do jakichś wniosków, co można było zrobić lepiej, albo czy w ogóle dochodzą do jakichś wniosków, czy nie dochodzą? Oni bardzo uciekają przed sformułowaniem jakiegokolwiek wniosku tutaj w jakimkolwiek stopniu kategorycznego. Zasłaniając się z tym, ale ja tu jestem tylko historyk, ja mówię co było, ja mówię jak było, w którym dniu, w którym roku Beck co podpisał, gdzie pojechał, jakie karcie wtedy nosił, z kim rozmawiał. I wielokrotnie takie próby podejmowałem, no, żeby coś tam z nich wydusić i tego się raczej mi się nie udaje. No więc kwestia jest taka, że ja uważam za swój sukces w tych debatach, że wbrew takiemu ujadaniu, które na początku się rozległo tak trochę w ciemno, że o, tam są same bzdury, tam jest pełno błędów rzeczowych i tak dalej, to tych błędów rzeczowych jakoś nikt nie znajduje. No są dwa lapsusy naprawdę. Jeden to jest pomyłka w dacie o rok ultimatum, które było przedstawione Litwie przez Becka, a drugi to jest taki poważny błąd, że pisząc o czarnej dywizji generała Maczka pisze, że ona przeszła z innymi wojskami do Rumunii, gdy tymczasem, jak ktoś mi zwrócił uwagę, akurat dywizja Maczka przeszła do Węgry. No to jest rzeczywiście jakby poważny błąd, ale na tym się kończą jakby błędy, które dotąd w tej książce znaleziono. Jeszcze raz jest omyłkowo napisane trzecia RP zamiast druga RP. Natomiast, no więc to, że historycy przyznają, że tak, że faktografia jest tutaj, wszystko to się zgadza, ale co? Ale oni mówią, ale nie było alternatywy. Ale trzeba było tak, bo co innego można było zrobić. Jak mówię, no to zastanówmy się, to co innego można zrobić. No to wtedy historycy mówią, no my jesteśmy historycy, my nie jesteśmy od rozważań, co by było gdyby. Prawda? My mówimy do tego. Więc to jest troszkę niespójne i moim zdaniem wynika z takich podświadomych zahamowań, prawda? Że no nie można powiedzieć, bo właśnie działa ten mechanizm, a ktoś powiedział z Hitlerem, a no jak można z Hitlerem, przecież Hitler to był największy zbrodniarz. Gdyby Hitler wygrał wojnę, to by dzisiaj tak reagowano na myśl, że można było być ze Stalinem, prawda? Albo z Churchillem. Bo w gruncie rzeczy, no jak starałem się pokazać, nikt tam się nie kierował moralnością. Naprawdę Churchill i Roosevelt nie byli ludobójcami w odróżnieniu od Hitlera i Stalina, ale też byli gangsterami. Ich stosunek do praw narodów mniejszych, takich jak Polski na przykład, czy właśnie nieszczęsna Jugosławia, ich stosunek się niewiele różnił od stosunku Hitlera. Nie był zbrodniczy, ale był równie, tak powiem, lekceważący i nacechowany cynicznym realizowaniem interesów imperialnych kosztem cudzym, bo takie interesy się zawsze kosztem cudzym robi. Więc ja jestem zwłaszcza wściekły na taką tezę, że nic się nie dało innego zrobić, że nie było alternatywy dla polityki Becka, bo to proszę zwrócić uwagę, że to za całą zdejmuje odpowiedzialność z Wielkiej Brytanii. A polityka brytyjska była akurat wyjątkowo cyniczna wobec Polski. Oczywiście możemy mieć pretensje głównie do siebie, żeśmy mieli naiwnych przywódców, to kupowali.
ale ona była nie tylko cyniczna jakby w granicach normalnej polityki, no ona była maksymalnie cyniczna w łamaniu układu na przykład, ponieważ traktat, który zaproponowała Polsce Wielka Brytania w sierpniu 1939 roku, żeby się już na pewno upewnić, że nie odstąpimy, prawda, z tej koalicji, nie ułożymy się z Hitlerem i weźmiemy go na siebie i zadziałamy jako ten zderzak, którego zniszczenie powstrzyma pierwszą furię niemieckiej wojny, to ten traktat zawierał wyraźne stwierdzenie, że strony zawierające traktat zobowiązują się bez poinformowania partnera nie wchodzić w żaden, nie zawrzeć żadnego z traktatu, który by dotyczył integralności terytorialnej którejś ze stron. Co skomplikowanie brzmi, a to w oryginale brzmi jeszcze skomplikowanie. No, w każdym razie Wielka Brytania, gdyby podpisywała, gdyby się przejmowała tym, co podpisała, nie miała najmniejszego prawa podpisać układu w Teheranie. Bo się sama zobowiązała, że tego nie będzie robić. Więc, ale to tylko mówię, tylko żeby panu odpowiedzieć na to pytanie, co historycy. No to jak mówię, historycy uciekają właśnie w ten że trudno, że nie było lepszej alternatywy, nie można było inaczej. No jeżeli mówimy inaczej, to że jakby, jeżeli tak mówimy, no to stwierdzamy, że no, nie mamy sobie co krzywdować. No. Polska zrobiła co musiała, bo nie miała alternatywy, a że nas wydymali, no, przepraszam piękne panie, no to nas po prostu, to nie było alternatywy po prostu. I oni zrobili co do nich należało, my zrobiliśmy co ich należało. I w ten sposób dochodzimy do talmudycznej formuły Normana Davisa, która mnie przyprawia o skręt ze śmiechu, że Wielka Brytania Polski nie zdradziła, ale ją opuściła. No bardzo, bardzo to właśnie, że takie sobie możemy bajki La Fontaine'a opowiadać. Natomiast prawda jest taka, że Wielka Brytania jedną ręką w 1939 roku podpisywała z Polską traktat gwarantujący nam niezależność terytorialną, a drugą ręką już wtedy, w sierpniu 1939 roku, w rozmowach toczonych równolegle z rozmowami Ribbentrop-Mołotow, czyli delegacja francusko-brytyjska rozmawiała dokładnie w tym samym czasie z Klimentem Woroszyłowem, i tam już Anglicy zgadzali się na to, że jeżeli ceną sojuszu, nie podpisywali tego, ale to jest w papierach, że jeżeli ceną sojuszu, ceną wejścia Związku Sowieckiego w sojusz antyniemiecki jest Polska, to Armia Czerwona w momencie przez siebie wybranym może do Polski wejść. I oni się na to zgadzają. No taka, to jest lekcja, taka jest polityka właśnie. No i takiej polityki ofiarą myśmy padli. Jeżeli teraz nawet nie chcemy podkreślać tego, żeśmy padli ofiarą takiej polityki, tylko mówimy, no, no nie było wyjścia, trzeba było, przecież Hitler to bandyta był, no co, nie można było się z nim, gdybyśmy przed nim skapitulowali, no to nie, bo naród chciał walczyć, a gdybyśmy ich jakoś tam układali, to on by i tak słowa nie dotrzymał, i tak by nas zaatakował. No, słowem krótko mówiąc, Polacy nic się nie stało, znowu, no. Cała druga wojna światowa. Czyli w sumie z takiej dyskusji to wynika, że i tak źle, jeżeli zarzucano Zychowiczowi political fiction, tam nie wiem, no to historycy zarzucali political fiction jakieś same bzdury, to tak samo panu w drugą stronę zarzucają, że no to w takim razie nie ma o czym dyskutować, bo nie było wyjścia, czyli tak jak nie kijem, to pałką. Jest, proszę pana, jeszcze śmieszniej, to znaczy wręcz w obrębie tego samego artykułu redaktor Zaręba mi zarzucił właśnie Zychowiczowi, że pisze, co by było gdyby, a mi, że nie pisze, co by było gdyby. I kiedy jest w internecie taka w Fundacji Republikańskiej z nim debata, i kiedy to powiedziałem, zwróciłem uwagę na te niekonsekwencje, to się bynajmniej nie wyparł, tylko powiedział, że tak, bo właśnie, bo ja powinienem był napisać, co by było gdyby. On z jakiegoś powodu wie, co by było gdyby, że gdybyśmy ustąpili w 1939 roku Hitlerowi, to tak czy owak by się wszystko potoczyło tak, jak bylibyśmy po przegranej stronie. Ja stronię od co by było gdyby, bo Bóg raczej... Nie, ja wtedy powiedziałem, że a może Hitler by wygrał wojnę, gdybyśmy wtedy jakby nie wzięli go na klatę w 1939 roku, no to wyszło, że wtedy by było jeszcze gorzej, bo też byśmy byli po niewłaściwej stronie. Tak jakbyśmy byli koniec końców po właściwej. No. Więc to jest taka rzeczywiście dość dziwna rozmowa, a ja się od tego, co by było, gdyby, staram odżegnywać, bo naprawdę nie sposób jest tego powiedzieć. Choćby taka prosta rzecz, której teraz pisałem felieton do historii, do rzeczy, ale coś, co się wydaje jakby najbardziej prawdopodobne, to znaczy, że powiedzmy, że z jakiegoś powodu
Beck podpisuje żądane przez Hitlera ultimatum. Zgadzamy się na to, że Gdańsk formalnie zostaje włączony do Niemiec. Teraz akurat najmniej boli, bo i tak jest de facto częścią Niemiec. Zgadzamy się na tę autostradę przez polskie Pomorze. W zamian dostajemy prawo użytkowania autostrady przez Gdańsk, prawda, i prawo koncesję najwyższego uprzywilejowania w porcie gdańskim. Zgadzamy się, że nie będziemy polityki zagranicznej prowadzić własnej bez uzgodnienia z Berlinem. No to co się wtedy dzieje? I powiedzmy, nie wybucha w Polsce rewolucja, Beck zostaje przy władzy. I co się wtedy dzieje? No wtedy Hitler atakuje Francję. No i tutaj wszyscy zakładają, no tak, skoro rok później zaatakował Francję i spuścił jej bęcki straszliwe, no to w 1939, kiedy ona jest mniej przygotowana do wojny, to by też. A potem by zajął Wielką Brytanię, no może i tak, ale może i nie, ponieważ prosta rzecz, o której w tym zapomina się, bo jak się tworzy historie alternatywne, to jest taka ilość szczegółów, że trudno wszystkim pamiętać i uwzględnić. Przecież plan, który zapewnił Niemcom zwycięstwo w 1940 roku nad Francją, powstał w początkach roku 1940 dopiero. Gdyby Hitler uderzył w 1939 roku, to nie byłoby tego sztychu przez Ardeny, które dzisiaj, do dzisiaj na Akademiach Wojskowych uczą, jak Guderian, prawda, ten genialny rajd wykonał, rozcinając cały front na dwie połowy. Tylko by Niemcy konwencjonalnie zaczęli się tymi wielkimi, grubymi bartami, prawda, które specjalnie w tym celu budowali, rozwalać linię Maginota i to by mogło trwać wiele miesięcy, zanim by przez tę linię Maginota przeleźli. Bo Francuzi co prawda do takiej wojny, jaką im Niemcy zafundowali, nie byli przygotowani, ale akurat do siedzenia w okopach i za betonowymi umocnieniami i wytrzymywania ostrzału, to właśnie do tego się przygotowywali przez całe dwudziestolecie. Więc mogłoby być tak, że Hitler by uderzył na Francję, no i by tam ugrzązł, prawda? A polska cena wtedy jako nasza jako sojusznika by wzrosła wielokrotnie. Tylko oczywiście jest pytanie, a co by wtedy Stalin robił? Bo przecież Stalin uruchomił w 1938 roku całą machinę, która miała doprowadzić do wybuchu wojny, więc pojęcia nie mam. No i teraz takie żądanie, że trzeba wyraźnie napisać, że gdy Polska podpisała ultimatum, to by została przez Niemcy, to potem Niemcy by stawiali dalsze żądania, prawda, zabraliby nam Pomorze, zabraliby nam Wielkopolskę. No Bóg wie, może by nam zabrali, może by nam w zamian dali, pewnie by nam w zamian, tak samo jak to zrobiono w II wojnie światowej, no, efekt byłby taki, że, jak to mówię, być może, ale to też jest jakiś jeden z wielu możliwych wariantów, że w najgorszym wypadku byśmy po prostu dzisiaj jeździłyby wycieczki nostalgiczne na utracone ziemie zachodnie polskie, ale za to byśmy mieli też tam Mińsk, Kamieniec Podolski i to wszystko, skąd by wysiedlono Ukraińców, tak jak z zachodniej Polski wysiedlono Niemców. No i moje pokolenie by się wychowywało na czterech pancernych, które jeździ panterą, prawda, i z chłopakami z Waffen-SS rozwala wieżę Kremla. No co, no to tak by to wyglądało. No. Dużo gorzej by to było, cholera wie, no, ale to już jest fajna zabawa, no możemy się pośmiać po prostu. Natomiast tak naprawdę nikt nie jest w stanie poważnie powiedzieć, co by było gdyby. Natomiast uważam, że każdy powinien zauważyć, że gdyby Beck kierował się racjonalnością, to w 1939 roku podpisanie, oddanie Hitlerowi Gdańska korytarza oznaczało, że Polska ma wciąż swoje zwarte terytorium, wciąż ma swoje 40 dywizji, wciąż ma przemysł zbrojeniowy, który mogłaby uruchomić, chociaż tego przed 1939 rokiem nie zrobiła, bo ten przemysł pracował na poniżej 50% swoich możliwości i by sobie cenili nasze poparcie. Natomiast skoro zrobiliśmy tak, jak zrobiliśmy, to w październiku 1939 roku Polski nie ma po prostu. Władze zostały aresztowane w Rumunii za sprawą zresztą aliantów, bo to było dla nich najbardziej wygodne. Polacy są mięsem armatnim, wyznaczono im Sikorskiego jako takiego marionetkowego w dużym stopniu przywódcę, którego muszą słuchać, bo jak nie, to jest zaraz szantaż, no jak tu trzeba walczyć z Niemcami, a wy tu chcecie politykować, prawda, i knuć przeciwko najwyższemu wodzowi. I Polacy są już po prostu od 1939 roku, od października, Polska jest wyłącznie mięsem armatnym w tym wojnie. I to jeszcze takim mięsem, które kieruje się jakimś takim samobójczym instynktem, żeby jak najwięcej wleźć wszędzie tam, gdzie najbardziej można po łbie dostać. I żeby jak najwięcej strat ponieść, bo panuje to przekonanie,
że kapitał krwi jest istotną rzeczą dla zwycięstwa, czyli im więcej krwi wylejemy, tym bardziej świat się tym wzruszy i tym więcej nam wielkie mocarstwa potem po wojnie dadzą. Więc zupełnie no, tyle można powiedzieć, że gdyby tej feralnych decyzji w 30 latach nie podejmowano, to Polska by się bardziej liczyła na pewno w II wojnie światowej, niż się rzeczywiście liczyła. Dzień dobry. Ja bym chciał się zapytać, jak pan ocenia wizję rządu polskiego odnośnie Kresów Wschodnich? Jak powinna ona wyglądać aktualnie? Wątpię, czy rząd polski ma jakąkolwiek wizję co do Kresów Wschodnich i to jest pytanie, czy akurat Kresy Wschodnie czemu miałyby być jakimś wyjątkiem, bo nie widzę żadnej wizji poza wizją płynięcia z głównym nurtem polityki europejskiej, czyli to, że jesteśmy brzydką panną bez posagu, więc powinniśmy się cieszyć ze wszystkiego, co nas spotka. I to jest jakaś kompletna masakra. Natomiast w moim przekonaniu to oczywiście należy w miarę istniejących możliwości udzielać wszelkiej pomocy Polakom, którzy tam żyją. Dbać o to, żeby oni mieli, żeby ich prawa były zabezpieczone, bo jak dotąd to jako tako jedynie są traktowani właściwie tylko na Białorusi, z której akurat my najbardziej wojujemy. Nie wiedzieć właściwie dlaczego, bo co my, znaczy dlaczego, no bo Łukaszenka jest tyranem, w związku z czym jest niesłuszny, no a my się właśnie kierujemy słusznością, a nie tym, co, jaki my w tym mamy interes, żeby z nim wojować. Natomiast szczerze mówiąc, moim zdaniem to nie ma co roić o Kresach Wschodnich. My się martwmy o utrzymanie Kresów Zachodnich, ponieważ tu jest realne, że w ciągu 20-30 lat te ziemie zaczną od Polski odpadać po prostu. Nie w drodze, że jakiegoś, po drodze, że jakiegoś podboju, tylko w drodze kolonizacji. One są po prostu kolonizowane szybciej niż cała reszta kraju i będą się zniemczać po prostu pod hasłem europeizacji. I to jest kwestia, to jest pytanie. Pan cały Instytut Zachodni, który bardzo wielkie, akurat może jedna z nielicznych rzeczy w PRL-u, które naprawdę się dobrze dla Polski zasłużyły. Instytut Zachodni dostaje niecały 1 000 000 złotych dotacji od państwa polskiego na prace teoretyczne, na historię, prawda, na wszystkie takie działania, które państwo polskie powinno wspierać rękami i nogami. 1 000 000 złotych to jest, prawda, 2 programy komputerowe do wyborów, które wiadomo, co są warte. To jest 2/3 kosztu spotu reklamowego z Giewontem bez krzyża. To jest 1/7 kosztu spotu reklamowego z piosenką McCartneya. Takie są priorytety wydatków. I naprawdę przewaga cywilizacyjna Niemców jest taka w tej chwili, że my się martwmy o Kresy Zachodnie, a o wschodnich to nie mówię zapomnijmy, bo to należy pamiętać, ale o jakiejkolwiek tam powrocie państwa polskiego, przesunięciu granicy, to moim zdaniem trzeba definitywnie zapomnieć. Dobrze, to już nie ma więcej pytań. Jeszcze tak na koniec, jeszcze takie jedno pytanie chciałem panu redaktorowi zadać. Czy ma pan może jeszcze w planach jakoś udoskonalać te teorie zawarte w Jakim piękne samobójstwo? Czy ma pan jakiś pomysł na kolejną książkę, którą być może nad którą pan już pracuje, czy są jakieś plany na dalsze? No wie pan, jeżeli uznać, że tą teorią zawartą w książce jest to, żeby namawiać właśnie do myślenia o polityce w kategoriach realistycznych i egoistycznych, powiedzmy tak, no to chyba jakaś tam kontynuacja będzie. Bezpośredniej kontynuacji nie zamierzam, czy pewnie przy wznowieniu książki, które kiedyś tam, mam nadzieję, nastąpi, owoce tych debat, tych dyskusji, które ona wywołała, wykorzystam, dodając jakiś jeszcze jeden rozdział pewnie do tego, podsumowujący, czy odpowiadający na pewne najczęściej się powtarzające zarzuty, ale to jest raczej tyle. Kontynuacji żadnej nie przewiduję. Swoistą kontynuacją, którą przewiduję, jest taka książka, która się będzie nazywać Cham zbuntowany, nad którą pracuję w tej chwili. Właściwie mogę powiedzieć, że ona się już tak nazywa i to jest historia chama polskiego, czyli tak naprawdę to jest historia PRL-u opisanego przez pryzmat awansu społecznego. Bo to było zjawisko, które
ukonstytuowało PRL i nas właściwie, jak my w tej chwili, cały nasz sposób myślenia, cały nasz sposób reagowania, to wszystko to się, to jestem zwolennikiem tezy, którą bodajże Nikodem Bończa Tomaszewski napisał, że po 45 roku żywioł Polski się zaczyna na nowo formować i na nowo wytwarza naród, który jest już zupełnie innym narodem niż ten międzywojenny, który gdzieś tam korzeniami sięgał Legionów Dąbrowskiego i Konfederacji Barskiej. I że ten nowy naród, prawda, gdzieś tak jest tworzony na napięciu między kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką. To są jego dwaj ojcowie założyciele. No wydaje mi się, że to jest ciekawy temat na książkę. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. Pracujemy nad tym. No, mam nadzieję też pisać coś, co nie będzie tylko publicystyką, no, ale zobaczymy. Na razie ta publicystyka rzeczywiście zżera najwięcej czasu. Czyli powrót do fantastyki? No bardzo bym chciał, tylko że mam pomysł na bardzo fajną powieść. Nawet ją zacząłem pisać, tylko że to jak przyziemnych rzeczy sięgając, po prostu jak mówię, jak piszę prozę, to się czuję, jakbym żonę i dzieci z pieniędzy okradał. No, niestety. Czy pisanie o Tusku, Kaczorze, czy tam teraz o Kopacz i Piechocińskim jest bardziej pokupne, no, co tu dużo gadać. Ludzie mnie raczej kupili jako komentatora politycznego, jako dziennikarza, nie jako pisarza, prozaika, no i trzeba się z tym pogodzić. Czy mówiąc to bardziej politycznych rzeczy, czy widzi pan jakąś perspektywę do tego, czy w Polsce jest szansa na to, żeby się zmieniło na lepsze, bo czytając Michnikowszczyznę, Polactwo i no, powiedzmy te dwie książki i bieżącą pana publicystykę, tam komentarze w różnych miejscach, no to dochodzę do wniosku, że pan raczej jest sceptyczny. Natomiast czy z tym, że to jest taka bardziej krytyka bieżących wydarzeń, tego, co się dzieje w Polsce, ale czy widzi pan jakąś możliwość zmiany? Ja nie mówię tam teraz, w pół roku, za rok, po wyborach, czy tylko mówiąc tak w perspektywie kilku lat. I mnie chodzi o to, tam, czy wygra tym razem znowu mafia, czy następnym razem wygra sekta, tylko ogólnie, jakieś perspektywy. Tak, na razie jesteśmy na takiej ścieżce, że w którymś momencie to wybory będziemy mieli, będzie czy Jedinaja Rosja, czy CDU-CSU, to gdzieś tam w tym kierunku, ale mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Natomiast, no, jak powiedziałem, nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być inaczej. I tak naprawdę to jest kwestia znalezienia się jakiegoś rozsądnego politycznego przywództwa w Polsce, które co powinno zrobić, to mniej więcej wiadomo. No. Bo tak zawsze, szczerze mówiąc, mówię, że to jest takie pytanie, co zrobić, żeby było lepiej, to jest tak jak pytanie, co zrobić, żeby schudnąć. Wszyscy doskonale wiedzą, co trzeba robić, raczej czego trzeba nie robić, żeby schudnąć. Mimo to 1/3 ludzkości ma z tym poważny problem. Nie dlatego, że nie wie, jak schudnąć, tylko że ta recepta jest trudna do wprowadzenia, bo trzeba mieć trochę silnej woli, prawda, i tego. I to jest ta sama sytuacja. No, to, co nas gubi, to jest inercja, to jest apatia, to jest takie poruszanie się po najmniejszej linii oporu i kompletny brak elity, która prowadzi, przywódczej elity, która potrafi poprowadzić, zorganizować ludzi do jakichś celów. Raczej się w tej chwili pogrążamy w jakimś totalnym panświnizmie, no bo po obejrzeniu strony perły kampanii i spektaklu liczenia głosów i szykujących się następnie wynikach, których się okaże, że połowę głosów unieważniono i ważne są tylko te, które były na władzę, bo zdaje się, że mniej więcej w tym kierunku to liczenie zmierza, no to zwis się pogłębi. Nikt się nie będzie pchał do polityki, nikt się nie będzie pchał do tego. Być może rzeczywiście się coś takiego ludziom wyjdzie, że pójdą podpalić jakieś parę gmachów, ale wydaje mi się, że to może nastąpić dopiero, jeżeli Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii i tam paru innych krajach uczynią życie tam trudnym do zniesienia i zniknie ten wentyl, ponieważ na razie jest tak, że ci, którzy by mieli system wysadzić w powietrze, to raczej uciekają, a system
jest systemem sklerotycznym, gnijącym, ale ciągle go nie można obalić. To jest taka sytuacja jakby z późnego PRL-u, kiedy komuniści już nawet nie próbowali udawać, że to ma jakikolwiek sens, że cokolwiek jest dobrze, tylko mówili: zostawcie nas, bo oczywiście nie w telewizji, ale tak, zostawcie nas, bo będzie jeszcze gorzej. Bo ta solidarność to jest, co myślicie, że oni są mądrzejsi, oni się dorwą, to oni się będą chcieli nakraść. Myśmy się już nakradli, to już jest lepiej, a tamci będą chcieli dopiero się nakraść od zera. Oni też są głupi, oni się też żrą między sobą. Dużo prawdy w tym było, jak się potem okazało po 1989 roku, ale gdzieś mniej więcej jesteśmy na takim etapie. No, nikt nie próbuje udowadniać, że to idzie w dobrą stronę, tylko niech to tam sobie będzie. W końcu tam Zachód na nas patrzy, ta Unia nie pozwoli, żeby się to tak zupełnie rozwaliło. No. I z drugiej strony, wie pan, no, ja pamiętam takie jako dziecko rozmowy moich rodziców z maja 80 roku, gdzieś tam jak tata z różnymi znajomymi rozmawiał i też tam w maju, czerwiec 80 roku i wszyscy diagnozowali, że to jest tak totalny zwist w tym kraju, że tu się nic nie ruszy, tu się nic nie zmieni, więc my jesteśmy bardzo dziwni pod tym względem, są jakieś takie nagłe wybuchy społecznej energii. I bardzo możliwe, że taki przypływ energii jednak nastąpi w momencie przewidywalnym, jakimś bliskim horyzoncie czasowym, tylko nie wiadomo, czy zostanie zorganizowany. No, ja na razie napisałem całą taką książkę Myśli Nowoczesnego NDK o tym, co by należało robić, żeby się na ten moment przygotować, ale jakoś nie mam wrażenia na razie, żeby ktoś się tą moją książką za bardzo przejmował i stosował się do jej wskazań, co może jednak nastąpi. Oczywiście mamy nadzieję na następne pana książki. Mamy nadzieję również, że jeszcze pan zechce tu kiedyś przyjechać, czy też zaprezentować swoją nową książkę. No na pewno tym razem już nie pociągiem. Tak, z pewnością. Dziękuję wszystkim za przybycie, za uwagę. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję. Panie, skąd wziął się pomysł? To było tak dawno, że trudno jest mi sobie przypomnieć. Lektury Łojka, Wieczorkiewicza, może własne doświadczenia z telewizji i historia, gdzie jak przychodzili profesorowie, zwłaszcza się od dziejów najnowszych, to co innego mówili na antenie, a co innego mówili w prywatnej rozmowie, czy raczej po prostu na antenie nie chcieli powtarzać tego, co można było od nich usłyszeć w prywatnej rozmowie, mówiąc, że tego ludzie nie zniosą, tego się to jeszcze długo, długo o tych sprawach nie należy mówić, bo się nie powinno, bo z różnych takich względów. Także któraś z tych inspiracji, nie wiem, gdzieś tam się ten pomysł narodził, bardzo długo we mnie dojrzewał. Czy była jakaś, w czasie pisania tej książki, czy była jakaś kwestia sporna wewnątrz pana? Nieustająco, bo ja sam musiałem jakby dojść do tego, co tutaj ludziom wykładam. Czyli parę dni temu zabawne zdarzenie było, że przeczytałem tekst Maćka Parowskiego, któremu kiedyś wręczałem wyróżnienie w konkursie Nagrody Mackiewicza za powieść Burza, która jest taką alternatywnym przebiegiem września 1939 roku, powieścią o tym, no, jak to Polska w 1939 roku dzięki zbiegowi szczęśliwych okoliczności wygrała i odparła niemiecki najazd. I o czym ja już zupełnie zapomniałem, Parowski mówił, że to ja go właśnie nasyciłem dużym szacunkiem dla polityki Becka, którą bardzo w książce krytykuję, ale rzeczywiście pamiętam, że był taki moment, kiedy rozważając, pochłaniając kolejne lektury, byłem raczej z tej polityki fanem w pewnym sensie. No później zdanie zmieniłem po kolejnych lekturach, więc to tak naprawdę zaczynałem od prostej tezy, że trzeba było iść z Hitlerem na ruskich. Weryfikowałem tę tezę, wychodziło mi, że może to jednak nie było głupie, co zrobiono. Weryfikowałem dalej, w końcu wyszło, że jednak to było głupie, co zrobiono. I tego już się będę trzymać, bo już wydaje mi się, że wszystkie fakty i argumenty znam. Chociaż oczywiście może być, że ktoś przedstawi jakiś nowy, którego jeszcze nie znam. Czyli podróżuje pan po Polsce, czyli po cyklu tych podróży i debat
Nie ma pan takich wątpliwości, nic się nie nasunęło w trakcie tych wszystkich dyskusji z tymi ludźmi, żadne takie zapytanie wewnętrzne, mogłem to zmienić, czy to powinienem dodać? W pewnych szczegółach oczywiście tak, pewnie jakbym pisał tę książkę dzisiaj, to bym ją napisał w paru momentach wyraźniej, jaśniej stawiając tezy, pewnie użył argumentów, które się pojawiło dopiero w tych dyskusjach. No ale to także właściwie z każdą tezą, z każdą książką, ale myślę, że już nie ma sensu tego robić. No na pewno w każdym razie nie zdarzyło mi się, że w czasie tych rozmów ktoś udowodnił mi jakieś przekłamanie, jakąś nierzetelność. Oczywiście nie wszyscy się z moimi interpretacjami zgadzają, no ale o opiniach, o interpretacjach można dyskutować bardzo długo i pozostać przy swoich zdaniach. No i tak z reguły to tak wyglądały te debaty. Jak na razie zdania nie zmieniłem. Pozytywne postaci dwudziestolecia międzywojennego? Pozytywne postaci dwudziestolecia międzywojennego w którym obozie? No, było ich trochę. Myślę, że niestety one wszystkie gdzieś tam umknęły. Jeśli chodzi o myślicieli, no to ja myślę, że Polska bardzo straciła na tym, że takich ludzi jak Swianiewicz, jak Czatmackiewicz, jak Adolf Bocheński, jak Studnicki niestety nie słuchano, a to byli niewątpliwie ludzie, którzy najmądrzej wtedy doradzali Polakom. Jak oceni pan politykę historyczną w Polsce teraz, dzisiejszą? Jest idiotyczna z punktu widzenia Polski, ponieważ tak naprawdę jest to polityka historyczna tego, co nazywam elitą postkolonialną, bo mamy taką postkolonialną elitę, jak w każdym kraju kolonialnym, jej główną racją istnienia i sposobem myślenia jest udowadnianie tego, że no, ten kraj jest zamieszkały przez dzikusów, ale oni już dzikusami nie są. Już są prawie biali. W związku z czym no, to jest taka polityka historyczna, którą moi redakcyjni koledzy nazwali pedagogiką wstydu, czyli polityka, która ma udowadniać, że Polacy są jakimś wybrykiem historii, bękartem po prostu pokręconych swoich losów i wszystko, jedyna ich droga do awansu wiedzie przez to, żeby się od tego bagażu swojej nieudolnej, nieudacznej przeszłości odcięli. Że polskość to nienormalność, a czeka nas świetlana przyszłość tylko wtedy, jeżeli się staniemy prawdziwymi Europejczykami. No i w związku z tym mamy politykę, która na pierwszą historyczną politykę, której podstawowym elementem jest kajanie się za niepopełnioną zbrodnię w Jedwabnem. Polacy dużo przeszli i pewnie inny naród by skakał po drzewach już w tej chwili, gdyby go spotkało to, co nas spotkało. Ale jesteśmy, nie wiem, można tu powiedzieć Gombrowiczem, że to jest taki kraj, potwór, który od tysiąca lat się rodzi i ciągle jest nienarodzony i od tysiąca lat umiera i ciągle nie może umrzeć. A ja powiem słowami ze swojej powieści z Gret, że mamy różne brzydkie cechy i rzadko jesteśmy piękni, ale mamy jedną rzecz najważniejszą jako naród. Jesteśmy nie do zrozumienia. Przed panem ostatni punkt wyprawy, ostatni punkt tej podróży po Polsce związanej z promocją książki, z debatowaniem nad nią. Finałowy punkt, Warszawa. Czy to jakieś, no wiadomo, czy ma jakieś symboliczne znaczenie dla pana spotkanie w Warszawie? Zobaczymy, jak ono przebiegnie. No, każde ma dla mnie znaczenie i to jest ważne, no, kiedy dyskutuje się o jakichś faktach, których ta książka dotyczy, czy o interpretacjach. No to ja jestem jako autor szczęśliwy, nawet jeżeli ludzie, z którymi dyskutuję, zupełnie inny mają pogląd na ogólne sprawy czy na szczegółowe sprawy. No. Problemem jest to, kiedy jest albo głucha cisza, albo jakieś takie ujadanie, prawda, że to Volksdeutsch Ziemkiewicz pluje na polską duszę i trzeba go i niech wraca do platformy, gdzie jego miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.